Yo, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Minecraft Gplay i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować naprawdę ciekawą modyfikację, która nazywa się Particle Man. Ogólnie modyfikacja dodaje do naszej gry taką właśnie rękawicę, którą trzymam teraz w ręku, no i moim zdaniem jest naprawdę świetna, serdecznie wam ją polecam, jeśli film wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. Okej, a więc ogólnie dzięki tej rękawicy będziemy mogli władać cząsteczkami i za chwilę wam pokażę, jak to właśnie skraftować. Teraz powinien wam się pojawić właśnie na ekranie crafting tej właśnie rękawicy, a nazywa się ona Particle Glove. Okej, no i tak właśnie ona wygląda. No i co teraz dzięki niej możemy robić? Otóż mamy po prawej stronie, już wam za chwilę pokażę, macie z prawej strony waszego inwentory taką tabelkę podzieloną na trzy części. Są to właśnie poziomy naładowania cząsteczek. Jako iż, że mamy właśnie tutaj trzy rodzaje tych cząsteczek, no to ta właśnie ramka jest podzielona na trzy części. Okej, no i teraz jak mamy właśnie załadować pierwszą część tej rękawicy. Otóż wystarczy, że położycie pochodnie, trzymając w ręku tą rękawicę, będziecie klikali prawym przyciskiem myszy. I widzicie ten górny pasek, właśnie teraz on jest podświetlony, ten górny pasek wam się po prostu ładuje. No i w ten sposób ładujemy właśnie te pierwsze cząsteczki. Jak już to wszystko naładujecie, będziecie mogli właśnie sobie załadować teraz drugi pasek, czyli ten o jeden niżej, tym razem czerwony. No i właśnie dzięki niemu możemy, dzięki tej właśnie czerwonej pochodni będziemy mogli ładować te czerwone cząsteczki. No i ostatnim właśnie źródłem tych cząsteczek jest woda. I ona właśnie zasili nam trzeci ten pasek cząsteczek. No i właśnie teraz to wszystko sobie załadujemy. No i za chwilę pokażę wam, jak to wszystko działa. Moim zdaniem to jest naprawdę świetna rzecz i serdecznie wam to polecam. Okej, a więc jak widzicie, mam już wszystkie trzy te właśnie paski zapełnione. No i teraz, jak widzicie, ja sobie przekładam, po prostu mogę sobie przechodzić z jednego paska do drugiego. Klikając K, właśnie możemy wybierać, jakie cząsteczki mamy w tym momencie używać. No i teraz tak, jeśli kliknę L i oczywiście mam zaznaczoną daną cząsteczkę, czyli kliknąłem kilka razy K i wybrałem odpowiednią cząsteczkę, mogę teraz kliknąć L. Teraz mam wybraną pierwszą tą cząsteczkę, czyli ogniową. Kliknę teraz L i zobaczcie, co się stanie. Już klikamy. Cyk. I widzicie, powstały właśnie takie cząsteczki, które podążają wokół mnie. Może zrobimy ich sobie troszkę więcej i zrobimy sobie następnie może te cząsteczki czerwone. Tak więc je również sobie tutaj właśnie tak jakby wygeneruję, klikając L. No i teraz wygeneruję sobie jeszcze te ostatnie cząsteczki, które otrzymaliśmy z wody. No i teraz widzicie, krążą dookoła mnie cząsteczki. Jest to właśnie taka jakby nasza ochrona. Możemy kliknąć Shift i wtedy te cząsteczki będą kręciły się wokół nas. Za chwilę to powinniście zobaczyć. No właśnie, widzicie, w tym momencie to się elegancko kręci wokół nas. Zaraz oczywiście się to jeszcze lepiej tak jakby ustabilizuje. No i co to nam daje? Ogólnie, jeśli teraz byśmy podeszli do jakiegoś wrogiego moba, może zespawnuję sobie tu pigmana i zobaczcie, podchodzę do niego, za mną lecą oczywiście te cząsteczki, no i widzicie, podejdę do niego trochę bliżej, no i ginie. Ogólnie powiem wam, czym się charakteryzują właśnie te żółte cząsteczki, czyli ogniowe. Otóż te ogniowe cząsteczki zabierają trochę damage'a, no i podpalają dodatkowo naszych wrogich mobów. Te czerwone cząsteczki knockbackują, no i zadają troszeczkę więcej obrażeń niż właśnie te żółte cząsteczki, a te właśnie niebieskie, w sumie tutaj widzicie, są to takie czarne cząsteczki, ale wy powinniście mieć je na niebiesko, ponieważ to jest wina shaderów i chyba mojego teksturpaka. Powinniście je widzieć na niebiesko, no i właśnie one zadają również obrażenia i za chwilę się jeszcze dowiecie, co dzięki tym cząsteczkom możemy robić. Okej, a więc jeśli chcecie wyłączyć sobie teraz te cząsteczki ochronne, które latają wokół was, klikacie Shift i L i to się wszystko tak jakby skumuluje i widzicie, te wszystkie cząsteczki wróciły do waszego paska, czyli ten wasz pasek cząsteczek się załadował. Okej, teraz po kolei będę wam właśnie pokazywał, jak możemy wykorzystać te właśnie
cząsteczki, a więc teraz mam zaznaczone pierwsze te cząsteczki, czyli żółte, no i jeśli kliknę prawy przycisk myszy, mogę właśnie strzelać tak jakby tymi cząsteczkami do pigmenów. Naprawdę fajna rzecz, co ciekawe, te cząsteczki tutaj będą krążyć i będziemy je mogli z powrotem otrzymać, tak więc czasami w ogóle nawet wystarczy, że raz zasilicie te właśnie cząsteczki, no i będziecie mogli właśnie z nich cały czas korzystać. Okej, teraz znowu kliknę K i przechodzimy do czerwonych cząsteczek. No i czym te czerwone cząsteczki się charakteryzują? Otóż jeśli wezmę teraz tą rękawicę i kliknę prawy przycisk myszy, widzicie, pigmeny zostają naprawdę mocno odrzucane, a następnie giną, ponieważ tak jak już powiedziałem, te właśnie cząsteczki charakteryzują się tym, że knockbackują właśnie te nasze wrogie moby, dodatkowo oczywiście zadają im damage. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna rzecz, ponieważ działa to w sumie podobnie jak pistolet, strzelamy po prostu takimi cząsteczkami. Nie działa to niestety właśnie na takie mobki przyjazne, ale na wrogie moby jak najbardziej. No i tak właśnie działa te czerwone cząsteczki, no i przechodzimy do ostatnich już cząsteczek, a są to właśnie te niebieskie cząsteczki, które pozyskaliśmy z wody. Otóż jeśli kliknę teraz prawy przycisk myszy, widzicie, zostaje tak jakby odrzucony do tyłu. Oznacza to, że możemy tak jakby dzięki temu tak jakby odbijać się od powietrza. Zobaczcie na to, rozpędzę się i klikam prawy przycisk myszy pod sobą, właśnie mam zaznaczone teraz te niebieskie cząsteczki i zobaczcie, teraz mam najechaną myszkę pod siebie, kliknę F5, żebyście to lepiej widzieli i bardzo szybko będę klikał prawy przycisk myszy. W ten sposób możecie polecieć sobie nawet na jakieś wysokie odległości, oczywiście musicie cały czas kontrolować wasz stan tych właśnie cząsteczek, ponieważ może wam właśnie zabraknąć tych niebieskich cząsteczek, no i wtedy oczywiście spadniecie, nie będziecie mogli zamortyzować upadku, no i zginiecie. No i tak właśnie to działa, ogólnie również to zabija moby, możemy dzięki temu również zabijać moby, tylko widzicie, my zostajemy również tak jakby odtrąceni do tyłu, przez co mamy troszeczkę trudniej. Okej, załaduję to sobie jeszcze, no i pokażę wam, w jaki sposób możemy właśnie zabijać te moby. Widzicie, trochę mniej damage'a zadaje, bo to jest głównie właśnie po to, żebyśmy właśnie mogli w ten sposób się bardziej przemieszczać niż zabijać moby. No i widzicie, pigmen zginął. Okej, no i w sumie została już nam ostatnia rzecz, o której powinienem powiedzieć wcześniej, ale nie powiedziałem, no i już za chwilę wam to pokażę. Okej, pierw sobie to wszystko załadujemy. Okej, tak więc klikam na prawym przyciskiem myszy na wodę. Może zespawnujemy sobie od razu kilka zombie pigmenów, żebym wam pokazał ogólnie jak to działa. I teraz biorę sobie tą rękawicę i po kolei znowu będę klikał K i właśnie robił tą barierę jakby ochronną. Teraz sobie właśnie jeszcze inne te cząsteczki zespawnuję i będę chciał wam coś pokazać. Okej, tak więc widzicie, już dookoła mnie krążą te cząsteczki, kliknę Shift, żeby właśnie one dookoła mnie latały i możemy teraz bardzo fajnie właśnie odpychać moby. Akurat robi się ciemno, a my już powoli kończymy tą prezentację. A więc teraz, jeśli będzie dookoła nas dużo mobów, wystarczy, że klikniemy Shift i prawy przycisk myszy, zobaczcie co się stanie. Widzicie, wszystkie te cząsteczki zostały odrzucone dookoła, przez to możemy właśnie odepchnąć moby, no i w ten sposób je zabijać. Patrzcie, zespawnuję sobie teraz zombie pigmeny, wezmę sobie tą rękawicę, kliknę i widzicie, cząsteczki zostały dookoła porozrzucane, a zombie pigmeny zginęły. Okej, a więc na tle tego zachodu słońca zakończę prezentację tej modyfikacji. Jeśli wam się spodobało, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. To by było na tyle. Żegnam się z wami. Dzięki, cześć i na razie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!